Seems like came a bad time. Cześć wam dzisiaj, ja jest wizu wizualnie witam was w grze, która nazywa się Honkai Star Rail w serii o tym samym tytule i zanim popatatajemy dalej, chciałbym powiedzieć, że wczoraj najprawdopodobniej, bo nagrywam to z wyprzedzeniem oczywiście, jeszcze nie wiem co się podzieje, ale wczoraj najprawdopodobniej był stream. Był stream z gęszina, może chyba czy w Genshin'ie będziemy się dzieli, ale to co jest interesujące, to, że wzięliśmy na tapet anime. Ostatnie brakujące z kwartetu i sekajowego, jojo seng, Jujo seng, jakoś tak, nie wiem jak to się wymawia, z tą taką dziewczynką blond, włosy, która jest tam nawiązania do, do, do wiecie strasznych rzeczy z II wojny światowej, ludzie podają zazwyczaj, chociaż akcja tego dzieje się w świecie podobnym do naszego plus magia, ale okres I wojny światowej, jeżeli miałbym strzelać, to idziemy w tym kierunku, zapraszam was na to, zapis jest nie na tym kanale, tylko na tym drugim kanale, na cmentarzu samoobsługowym, gdzie wrzucam te bardziej niebezpieczne rzeczy, bo spodziewam się, że chłopaki wiadą mi za Niecałą godzinę z alkoholem, e, może wyskoczę po jakieś ciperki, coś się przygotujemy i będziemy gadali, wygłupiali się i śmiali się, bo ten animiec jest ciężki, są podniesione ciężkie tematy, więc też uznałem, że nie ma co się ograniczać. Jeżeli mamy być wulgarni, to będziemy wulgarni, jeżeli mamy mieć kontrowersyjne, mocne stwierdzenia, to będą padały kontrowersyjne i mocne stwierdzenia. A jako, że mamy tutaj w bonusie i kasa, wiecie, wznosimy stópki i modły i tak dalej, oraz bonka, bąka dawno nie widzieliście, bo może zakochacie się na nowo, przejdzie drugi raz tutaj, żeby go było widać czy coś w tym stylu, więc dla tych z Was, którzy nie wiedzą, cmentarz samoobsługowy to jest mój drugi kanał, gdzie wrzucam te rzeczy, które tutaj później mogą, czyli mój stary kanał, growy, tak jakby przemianowany. Przemianowany bardzo! Plus, powinienem tak zrobić. W ogóle tutaj może zaczniemy lekki wos, ruszę i kiedyś gdzieś przy innej okazji ten wos skończę, ale YouTube wprowadził na przestrzeni wielu ostatnich miesięcy sporo zmian, w ostatnich tygodniach dużo zmian było, tym się zajmiemy tak. Rozbebeszę to na części pierwsze też nie nienagęcznie, i nawet niekoniecznie na YouTubie. Już Was zapraszam tam, ale nie będziemy wchodzili w szczegóły. I część zmian jest taka, Troszkę starszych, że YouTube bardzo namawia twórców, żeby wszystko mieli w jednym miejscu. Czyli, że jeżeli nagrywam z Genshina, to ok, mam to na kanale, jeżeli robię streamy, powinny one być u mnie na kanale, jeżeli robię shorty, to powinny być u mnie na kanale, jeżeli nagrywam, nie wiem, zalana Lana Wake'a który się zbliża z którego będzie seria, powinno być na kanale, jeżeli robię vlogi, wszystko powinno być na tym samym kanale. Wszelkie badania zewnętrzne YouTube'a pokazują, że to jest najgłupsza rzecz, którą content creator może zrobić, bo jeżeli nagrywacie z Gierek typu Gacza, ala Genshin, Honkai, Star Rail, jeżeli one są podobne, zazębiają się tam jakoś, to jest mega. Ale jeżeli nagle zaczynacie robić długie serie albo serie rpg albo streamy, no to jeden kontent z drugim się żre i YouTube przestaje propsować wasz kontent, przestaje go promować i pokazywać gdziekolwiek. Więc im bardziej rozszerzacie swoje zainteresowania, im więcej różnych rzeczy robicie, tym więcej teoretycznie kanałów powinniście mieć, na które będziecie te odległe od siebie rzeczy wrzucać, żeby nie brudziły wam w algorytm. YouTube twierdzi, że powinniście trzymać wszystko razem, doświadczenie mówi, że absolutnie absolutnie nie i teraz dostałem też od swoich handlerów tam informację, że moje wszystkie dodatkowe serie, nagrywki z dermówek, nie cała reszta jest bardzo głupim pomysłem, że trzymam to na tym samym kanale co Genshina, bo robię sobie krzywdę, więc będzie kminienie tutaj troszeczkę i parę zmian z tym związanych konkretnie z Honkai Star Rail'em vs Genshin ten podziało się i w algorytmie są zmiany, więc o tym prawdopodobnie porozmawiamy troszkę więcej, a jak już o rozmawianiu mówimy, haha, mówimy o mówieniu, to można wreszcie rozmawiać na czacie w Honkai Star Rail'u, tutaj może Możecie sobie kliknąć i niż jej czat, i mogę napisać do kogoś, kto w tym momencie online jest albo i nie jest online i działa czat plus, minus bardzo podobnie do tego, co w Genshinie jest. Więc, jak graliście w Genshinie i kojarzycie, jak tam to było, no to tutaj jest podobnie. Nie to, żeby czat w tej grze był jakoś wybitnie mega przydatny, wydaje mi się, że to jest do wąskiej, aczkolwiek wciąż dużej liczbowo, grupy odbiorców, którzy nie przepadają za siedzeniem na głosowym albo nie mają mikrofonu, albo nie lubią mówić, bo nie czują się komfortowo z odzywaniem się i nie mają też drugiego. Ekranu, gdzie mogą mieć otwarty jakiś komunikator, przez który piszą, czyli gracze nie posiadający drugiego ekranu, to jest w sumie większość graczy w ogóle, ale ci, którzy nie przepadają za czymś głosowym albo nie mogą z jakichś innych powodów korzystać, to jest mniejszość, wciąż bardzo duża mniejszość, więc pisanie takie ewentualnie jak ktoś gra na telefonie, to łatwiej pisać tutaj na czacie niż się łączyć jeszcze przez Discorda, mieć włączonych kilka apek jednocześnie. Zamieszanie drobne tutaj jest, zastanawiam się do kogo to konkretnie celuje, jako że w tej grze nie ma takiego koopowego, koopowego kontentu, żeby potrzebna była kooperacja i koordynacja. Wasze wrażenia? Na dole z chęcią się zapoznam, a ja bym powiedział, że UWAGA! SPEKULACJE I SPOILERY, SPOILERY I SPEKULACJE! Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej, pamiętajcie wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji, no nie wszystkie, niektóre mogą okazać się trafne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku i zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Przesunę sobie ją tutaj i może mi się uda to złapać, no prawie, prawie, jakby to bardziej tu dać to no jest troszeczkę lepiej, widać te fajne efekty, coś się mieni, więc dzieje się coś na ekranie, kiedy ja siedzę i prowadzę swój monolog w waszą stronę, a ten monolog dalej z czatem jest związany, bo mamy wyciek informacyjny odnośnie przyszłych aktualizacji to jest chyba z bety do aktualizacji 1.2, tutaj stuprocentowego potwierdzenia nie mam, czy to się w 1.2 pojawi, bo tego typu rzeczy quality of life które były, średnio quality of life ale rzeczy quality of life, które były w nie niezapowiadane, że będą w następnej aktualizacji bo są na becie, wychodziły czasem jedną dwie trzy aktualizacje a później, a niektóre z nich nie pojawiły się do tej pory, więc było coś testowane przy okazji 1.6, 2.1 i do tej pory do aktualizacji 3.7, którą mamy. Pewne rzeczy się nie pojawiły, do tego też wrócimy, bo mam ostatnio zacząłem właśnie robić listę motywów, które się pojawiały na beta testach, a nie pojawiły się nigdy w grze, nie wiedzieć czemu. Wracając tutaj czat, ten czat, który tutaj mam przed chwilą wywoływany przed tablicę. Ten czat ma opcję Customizations, czyli będzie można zmieniać tutaj, jak sobie klikniecie i napisze, nie wiem, do może do Yukiny. padło na Jukinę. Napiszę Hello, testuję czat na nagrywce. PUM! Poszło! Te bombelki, które tutaj macie, i wydaje mi się, że jeszcze ten pasek na dole, na becie jest w innych kolorach z jakimiś różnymi motywami, czyli prawdopodobnie z eventów i z jakichś specjalnych, może rzeczy związanych z Battle Passem, czy coś, będzie się dało odblokować. Nowe, inne wersje wizualne, motywy, które będzie można na nasz chat narzucić. Podobnie jak bohaterowie, tutaj mają casey na telefony, etui, tak samo będzie można zmieniać czat wygląd. Więc zobaczymy, może to też będzie związane z postacią, może jak wbijecie postać na maksa, tu jest coś takiego jak friendship? Może jest coś takiego jak friendship, nawet nie sprawdzałem. Chyba nie ma czegoś takiego jak friendship. Może jak dobijecie do maksymalnego levelu, czy coś, czy w jakichś informacjach, jeżeli coś się tam tyknie od danej bohaterki bohatera, to może też się nam odblokuje motyw z daną postacią. Możliwości tutaj są ogromne, teraz wizuł jakby leciał z wyobraźnią, to nie jest to, co jest na becie, tylko rzucam pomysły, co by mogło być i jak ja bym to rozwiązał, gdybym ja to miał rozwiązywać, bo każda postać ma swój charakterystyczny motyw wizualny, którym mógłbyś Ją zawrzeć w okienkach czatu i ludzie byliby zadowoleni, bo mają więcej styczności ze swoją ulubioną postacią. Przeskakując dalej, jedna z najfajniejszych rzeczy, jaka była w aktualizacji 1.1, to były te bileciki do odbierania. Codziennie logując się przez pierwszy tydzień, oczywiście odbokowywaliśmy możliwość odebrania jednego biletu, łącznie było ich 10 w 7 dni, co oznacza, że jeżeli ktoś odhaczał, tak jak ja, no to to, to zdołał odłożyć troszkę więcej biletów. I, i, żeby było zabawniej, wygląda na to, że w aktualizacji 1.2 będzie to kontynuowane, znów będziemy. Mieli przez 7 dni 10 biletów i będzie pierwszego dnia 1, drugiego 1, trzeciego 2 bilety, czwartego 1, piątego 1, szóstego 1 i siódmego 3 bilety, czyli dokładnie ten sam motyw. Wygląda na to, że w aktualizacji 1.2 to, co nam się tutaj podobało i to, co było bardzo takie przyjazne, powróci. Jeżeli chodzi o doświadczenia z Gęszina, to muszę powiedzieć, że jest lepiej, bo tam tylko w aktualizacji 1.0 i 1.1 tego typu rzeczy były. Nie jestem pewny co do 1.1, a potem w jakieś urodziny czy specjalne takie okazje mega, mega, mega z kosmosu się pojawiało to. Jeżeli chodzi o to już będziemy się zbliżali do ilości rozdawanych rolków, które w ten sposób były dawane w gęszynie. W gęszynie chyba tylko trzy razy był ten specjalny system rozdawania roleczek może jakoś tak, więc żeby podkręcić ten wątek troszkę dalej i aktualizacja 1.2, jak wbijecie do nas na Discorda, to możecie zobaczyć jak wygląda Scale Gorge Waterscape czyli nowa miejscówka, ja sobie tutaj otworzę, żeby widzieć screenshoty z tego, które mam porobione, są te motywy z korzeniami, nie z korzeniami, jest cała mapa która bodajże na dwóch piętrach jest rozbita, więc jest wschodnia część bardziej na dole i zachodnia u góry i jeżeli dobrze rozumiem bo odwrotnie, nie mam, nie mam tutaj góra dół, ale odebrałem wrażenie, że poziom 0 to jest wschodnia część, a te rzeczy u góry to jest poziom 1 i mapa jest rozbita na jakby dwa segmenty wysokościowe Lunar Sand Depths, czyli głębie Lunar Sentu w tym całym widi Haras. Jeżeli tak się to czyta Przepraszam to Żeby trzymać w ryzach Ambrosial Arbor Vidya Zamknęli Arbor Roots W tej miejscówce milenia temu Czyli będziemy wbijali do miejsc Które mniej lub bardziej ludzką stopą Czy nawet niekoniecznie ludzką stopą Tknięte nie były Będzie tutaj takie Troszkę odszczepienie od tego co mieliśmy do tej pory Powiem wam, że to co jest na mapie wygląda mega I puściłem wodzy wyobraźni. Widzę ogromny potencjał do zrobienia różnych fajnych rzeczy na tej mapce Która tam jest Zobaczymy jak ona Zostanie zrealizowana, ale ostatnio troszkę więcej pograłem w Honka ja Rail, pchnąłem fabułę i coraz bardziej mi się ta gra podoba. Pomimo faktu, że wciąż to nie jest ten idealny tytuł dla mnie, no, mi to nie przebija, ale bawię się dobrze, bawię się bardzo dobrze, dlatego też codziennie odcinki macie, bo z przyjemnością wyszukuję mi się nowych informacji, składam je i Wam wrzucam w takiej krótkiej, plus minus 80 minut formie. Mam nadzieję, że ten format Wam pasuje, bo zamierzam to kontynuować w taki sposób właśnie, chyba, że coś mega wyskoczy, to wiadomo, będzie więcej. Jeżeli coś będzie bardzo nie wyskakiwało, no to będzie mniej. Pamiętajcie, że wciąż trwa daily check-in web event, w którym dzisiaj powinien być dzień 15, jako że ja to nagrywam, no, ze sporym wyprzedzeniem dzisiaj, to jeszcze nie mogę odebrać, ale dziś powinny być te napoje, co oznacza, że pod koniec tego tygodnia, znaczy pod koniec tego tygodnia, za 5 dni będzie dzień 20, a w nim ostatnia paczka ze Star Jade'ami, czyli trzecia, łącznie 60, bo po 20 w każdej, czyli tak jakby jedno dodatkowe daily. I jeżeli wciąż gracie w Genshin Impact, to tutaj również dzień 15, co oznacza, że za 3 dni z kolei jest dzień 18, 20 ostatnich... Primo Gamov, ostatnia paczka łącznie 60, tak jakby jedno dodatkowe daily. Korzystając z okazji chciałam bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione. Dziękuję wam, Lisi Magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osom. Lisi Arcy Magowie, wasza magia jest arcy potężna, jesteście arcy osą i arcy, dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał, Lisi Twitcher, nauci Twitcher, dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał, wasza magia jest twitcher potężna, jesteście twitcher osobą, oh, gorąco się w pokoju zrobiło, chłopaki jeszcze nie przyszli, nie zaczęli polewać, więc dziękuję wam, jesteście fantastyczni na Twitchu, widzieliśmy się wczoraj na Twitchu, najprawdopodobniej zobaczymy się w najbliższą sobotę. Taki jest plan, czy uda się go zrealizować, zobaczymy. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam dnia, dobrego, dnia. Świetnych, pięciogwiazdkowych rolek. Niech konduktor RNG WAM sprzyja. Widzimy się przy najbliższej okazji, która nadarzy się już jutro. Hej! Time to get up. Jestem tak jakby świeżo po oglądaniu ality i widzę tutaj też, że można by niektóre wątki i motywy z ality zrealizować w uniwersum Honka Star Raila i to. Aaaa! Uniwersum Honka Star Rail a jest bardzo elastyczne w przeciwieństwie do Genshina, więc to, co mnie boli w Genshinie, że ludzie rozumiejący, co się w Genshinie dzieje, widzą, jak to aktualizacje po prostu się ciągną i nic. To tutaj jest takie, lećcie, lećcie w którąkolwiek stronę i będzie dobrze, naprawdę, będzie dobrze. Tylko sensem, sensem ten wątek. Proszę ciągnąć.